Bitcoin.pl. Największy polski serwis poświęcony kryptowalutom i technologii blockchain. Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku analizy rynków. Rynków, które to Wy zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ubiegłotygodniowymi materiałami. Tak więc jeżeli już teraz chciałabyś, abym w przyszłym tygodniu przyjrzał się notowaniom jakiejś konkretnej kryptowaluty, to daj nam proszę znać w komentarzu pod tym dzisiejszym odcinkiem. Ja nazywam się Regiusz Wiak i zapraszam oczywiście w imieniu własnym oraz w imieniu naszego partnera, czyli kantoru wymieńbitcoina.pl. I bez zbędnego gadania przejdźmy od razu do tego, co najistotniejsze, czyli do analizy. Standardowo jak co tydzień rozpoczynamy to dzisiejsze spotkanie od przyjrzenia się notowaniom Bitcoina, no na którym zaczynam dostrzegać pewien powiew optymizmu. Dlatego, że na przestrzeni ostatnich dni, tutaj szczególnie na przestrzeni ostatnich godzin, właściwie mowa o wczorajszej sesji, pojawiła się niemała reakcja popytowa. Cena Bitcoina wzrosła z poziomu poniżej 35 tysięcy dolarów aż ponad 39 tysięcy dolarów obecnie i doszło w wyniku tych wzrostów do pokonania kilku poziomów oporu. Pierwszy z nich był to lokalny, taki horyzontalny poziom oporu mniej więcej w wysokości 36,5 tysiąca dolarów. Następnie pokonana została linia tendencji spadkowej, która stanowiła górne ograniczenie wcześniejszego trójkąta równoramiennego. Była najpierw testowana raz jako wsparcie, później kilkukrotnie jako opór. Po wybiciu z trójkąta dołem też rynek przetestował ją od drugiej strony jako opór, teraz została pokonana. No i następnie wzrosty dotarły i zatrzymały się chwilowo w okolicy kolejnego oporu. Tutaj mówimy już o konfluencji właściwie oporów, bo zbiega nam się linia tendencji wzrostowej, która stanowiła dolne ograniczenie wcześniejszego trójkąta oraz horyzontalny opór wysokości mniej więcej 39 200 dolarów wyznaczone na podstawie szczytów z 3-4 czerwca, więc bardzo, bardzo ciekawy poziom. W jego okolicy, jak sobie spojrzymy na interwał 4-godzinowy, to zauważymy, że pojawiła się niewielka reakcja podażowa. Na interwale 4-godzinowym mamy bowiem świecę Doji, prospadkową świecę Doji, która teoretycznie mogłaby poniekąd wskazywać na niewielki potencjał odrzucenia tego poziomu i gdyby tak się stało, cena Bitcoina mogłaby cofnąć się nawet w okolice 36,5 tysiąca dolarów. Byłby to jeden z ważniejszych poziomów wsparcia, do którego rynek mógłby dotrzeć. Szczególnie, że jest to poziom, który zbiega się ze złotą proporcją, czyli zmierzeniem 61,8% korekty Fibonacciego. Natomiast nawet jeżeli takie spadki by nam się tutaj pojawiły, to traktowałbym je raczej jako formę korekty, raczej jako formę takiego rynkowego odreagowania, tak jak mieliśmy tutaj. Najpierw wzrosty 8, 9, 10 czerwca, później korekta spadkowa, teraz znowu wzrosty i ewentualnie korekta spadkowa. Mówię ewentualnie, bo tak naprawdę na ten moment notowania Bitcoina próbują przełamać ten opór wysokości 39 200 dolarów. Jeżeli tylko to się uda, jeżeli tylko cena zamknie się powyżej tego oporu, wówczas moglibyśmy oczekiwać kontynuacji wzrostów nawet w okolicy 42 tysięcy, 42 200. Tu już wiadomo, mówimy plus, minus. Nigdy nie traktujcie też jakoś super dokładnie tych stref, o których ja mówię. Jeżeli mówię, że mamy na przykład opór na Bitcoinie w wysokości 42 200 dolarów, no to równie dobrze rynek może zatrzymać się w wysokości 42 tysięcy albo dotrzeć do 42 400. Zawsze to są jakieś strefy i zawsze możemy mieć do czynienia z jakimś delikatnym wybiciem ponad jakiś poziom albo z tym, że rynek do niego dokładnie nie dotrze, więc zawsze bierzcie pod uwagę jakiś mały bufor. Natomiast nawet jeżeli pojawią się spadki na Bitcoinie, to tak jak mówię, traktowałbym je bardziej jako formę korekty z potencjałem i tak, że po zakończeniu tej tendencji cena Bitcoina wzrośnie do tych 42 tysięcy dolarów. I tutaj strefa 42 tysięcy dolarów to jest niezwykle istotny poziom. Warto spojrzeć natomiast na interwał dzienny, bo na D1 zauważymy, że 42 tysiące dolarów to jest bariera, która wyznacza nam górne ramy konsolidacji obserwowanej od 19 maja. Mieliśmy oczywiście tutaj na przełomie maja bardzo, bardzo dynamiczne spadki, wskutek których cena Bitcoina spadła właściwie o około 50%, z niemal 60 tysięcy do 30 tysięcy dolarów.
No i tak naprawdę od 19 maja rynek porusza się w trendzie horyzontalnym. Mieliśmy spadki, wzrosty, i tak dalej, Dolne ramy tego zakresu to jest właśnie strefa wysokości mniej więcej 30 tysięcy dolarów. Górne ramy tego zakresu to są okolice 42 tysięcy dolarów. I tak naprawdę z technicznego punktu widzenia dopiero wyjście ponad 42 tysiące dolarów mogłoby zmieniać nam nastawienie rynku z prospadkowego na prowzrostowe w takim szerszym horyzoncie czasowym, w takiej perspektywie, abyśmy mogli oczekiwać tych wzrostów nie na przestrzeni kilku najbliższych dni, ale na przestrzeni najbliższych tygodni, a może nawet i miesięcy. Więc jeżeli chodzi o perspektywy krótkoterminowe, to oczywiście ja jak najbardziej zaczynam być tutaj coraz bardziej prowzrostowo nastawiony. Jestem coraz większym optymistą. W mojej ocenie, jeżeli tylko uda się przebić przez obecnie testowany opór, to cena Bitcoina mogłaby śmiało wzrastać w okolice 42 200 dolarów. Jeżeli to się nie uda, no to byłbym tutaj cierpliwy, poczekałbym ewentualnie na wykonanie najpierw korekty spadkowej do poziomu 36,5 tysiąca dolarów i ewentualnie dopiero wówczas wzrosty do tych 42 tysięcy. Natomiast dopiero wybicie ponad 42 tysiące dolarów otworzy drogę do większych wzrostów w perspektywie właśnie średnio-długoterminowej. Idźmy dalej. Kolejny projekt, jeżeli chodzi o to, co analizujemy, to oczywiście standardowo Ethereum, bo za każdym razem przyglądamy się notowaniom i Bitcoina, i Ethereum. I tutaj tak wiele optymizmu jeszcze na ten moment ja nie dostrzegam. Oczywiście to nie znaczy, że Ethereum wczoraj nie rosło. Rosło. Faktycznie w trakcie wczorajszej sesji kurs Ethereum wzrastał o 5,9%. Natomiast z punktu widzenia interwału 4-godzinowego widzimy, że jednak rynek utrzymuje się na nieco innych poziomach względem chociażby wcześniejszego trójkąta, niż miało to miejsce na Bitcoinie. Tutaj w dalszym ciągu mieścimy się w zasięgu stosunkowo wąskiej konsolidacji. Dolne ograniczenie to jest wsparcie w wysokości 2300 dolarów. Górne ograniczenie tej formacji to jest opór w wysokości mniej więcej 2600 dolarów. On był do tej pory testowany dwukrotnie jako opór, raz jako opór. No jeżeli te wzrosty, które obserwujemy od wczoraj, będą kontynuowane, no to być może notowania ETH wzrosną i dotrą po raz kolejny właśnie w okolicy 2600-610 dolarów. Natomiast to jest tyle. W perspektywie krótkoterminowej to jest realny zasięg, dokąd ta tendencja mogłaby dotrzeć i gdzie mogłaby się zatrzymać. Warto tutaj zwrócić uwagę, że statystycznie konsolidacje, czyli takie formacje, które obserwujemy obecnie, gdzie rynek porusza się w pewnym stałym zakresie, są formacjami korekcyjnymi, czyli rynek częściej wybija z nich w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. W tym przypadku wcześniejszy ruch był spadkowy, w związku z czym przynajmniej statystycznie zwiększa nam się prawdopodobieństwo na to, że rynek z tej konsolidacji mógłby ewentualnie wybić dołem, osuwając się w następstwie tego wybicia, czy to w okolice 2200 dolarów, czy nawet w okolice 1900-950 dolarów. Tam są, powiem, wyznaczone dwa kolejne istotne poziomy wsparcia, na które warto by było zwracać uwagę. Oczywiście, mówimy tutaj o jakiejś statystyce, o jakiejś zależności, natomiast to też nie jest tak, że rynek zawsze w 100% przypadków z każdej konsolidacji wybija w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. Statystycznie częściej tak, i taki scenariusz z tyłu głowy musimy oczywiście mieć, żebyśmy mogli mówić o potencjale do wzrostów. Notowania musiałby jednak wybić z konsolidacji górą. Czy jest to możliwe? Jest to możliwe, choć mniej prawdopodobne statystycznie niż wybicie dołem. Natomiast gdyby coś takiego się stało, gdyby tym razem jednak doszło tutaj do powstania tego, powiedzmy, wyjątku od reguły i jednak notowania ETH wybiłyby ponad 2600 dolarów, wówczas oczekiwałbym kontynuacji wzrostów najpierw do poziomu w wysokości 2900 dolarów. To jest też horyzontalny opór, który stanowił górne ograniczenie wcześniejszego trójkąta prostokątnego, który nam się na notowaniach ETH rysował. Kolejne dwa opory to jest natomiast odpowiednio 3200 i 3600 dolarów. Bardzo, bardzo ciekawe strefy, na które warto będzie zwracać uwagę. Natomiast tak jak mówię, na ten moment nie można wykluczyć, że wzrosty ograniczą się jedynie do 2600 dolarów, więc krótkoterminowy zasięg jest stosunkowo ograniczony. Idźmy dalej. Do notowań Litecoina. Jeżeli chodzi o notowanie LTC, to tu jesteśmy w stanie wyznaczyć kilka różnych
formacji. Pierwszą z nich jest formacja równoległego kanału spadkowego, którą obserwujemy tak naprawdę już od drugiej połowy maja. Były spadki, wzrosty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ostatnio rynek odbił się, 8 czerwca, więc już kilka dni temu rynek odbił się od dolnego ograniczenia tej formacji, w związku z czym można by oczekiwać, że jeżeli tylko wzrosty będą kontynuowane, to kurs Litecoina dotrze w okolice linii tendencji spadkowej, będącej górnym ograniczeniem równoległego kanału spadkowego. Warto przy tym zwrócić jednak uwagę, że wzrosty właściwie nie muszą być kontynuowane. Wystarczy, że rynek utrzyma się w trendzie horyzontalnym. Na ten moment na notowaniach Litecoina tworzy nam się formacja trójkąta prostokątnego zwyżkującego, którego dolne ograniczenie stanowi oczywiście linia tendencji wzrostowej. Górne ograniczenie stanowi natomiast horyzontalny opór mniej więcej w wysokości 172-173 dolarów. Był on w przeszłości testowany jako wsparcie, był testowany jako opór. Teraz znowu widzimy, że jest testowany jako opór. Nawet gdyby tak się stało, że na rynku pojawi się większa reakcja popytowa, nawet gdyby kurs Litecoina wybił powyżej tego oporu, to tak naprawdę ciężko by było mówić tutaj o potencjale do jakiejś wielkiej aprecjacji, do wielkiej zwyżki kursu, dlatego że kolejne opory, na które warto było zwracać uwagę, mamy bardzo, bardzo blisko, bo jeżeli mamy horyzontalny opór wysokości powiedzmy 172-3 dolarów, następnie mamy linię tendencji, która wypada w wysokości 176-7 dolarów, to jest bardzo, bardzo blisko i kolejny, następny, trzeci już opór to jest 182-50, więc tutaj jednak zagęszczenie technicznych poziomów oporu, takich istotnych, które były w przeszłości testowane przynajmniej dwukrotnie bądź więcej, jest dość duże, w związku z czym, żebyśmy mogli mówić o takim większym potencjale do wzrostu, nie o kilka dolarów, tylko przynajmniej o kilkadziesiąt dolarów, rynek musiałby wybić ponad te 182-183 dolary, wówczas moglibyśmy oczekiwać kontynuacji tej tendencji, kto wie, może nawet w okolicy 216 dolarów, to też jest bardzo fajny poziom, on w przeszłości był testowany jako wsparcie, był testowany jako opór, więc strefa wygląda interesująco, natomiast na ten moment to jest czysto hipotetyczne twierdzenie, nie ma żadnych przesłanek wskazujących na to, żeby notowania Litecoina miały w najbliższym czasie wzrastać aż tak bardzo, dlatego że jakby nie patrzeć, linia tendencji spadkowej stanowiąca górne ograniczenie obecnego kanału była do tej pory testowana trzykrotnie i za każdym razem w jej okolicy pojawiała się jakaś reakcja podażowa. W związku z czym być może nawet jeżeli dojdzie w najbliższym czasie do czwartego przetestowania tego oporu, to znowu pojawi się tam reakcja podażowa i kurs Litecoina wróci do spadków, dla których realnymi zasięgami mogłyby okazać się czy to okolice tej linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem trójkąta, choć dalej mamy też bardzo istotny poziom i to też bardzo prawdopodobne, gdyby spadki miały być tutaj kontynuowane, że osuniemy się w okolice dolnego ograniczenia całego równoległego kanału spadkowego. Więc dopóki notowania LTC utrzymują się wewnątrz równoległego kanału spadkowego, to tak naprawdę potencjału do wielkich wzrostów tutaj nie dostrzegam. Dopiero wybicie kierunkowe górą mogłoby tutaj faktycznie sporo zmienić i mogłoby nam otworzyć drogę do większych wzrostów, ale tego jeszcze na wykresie nie widzimy. Idźmy dalej do kolejnego projektu, który oczywiście zaproponowaliście w komentarzach pod naszymi ostatnimi materiałami, czyli Ravencoin. Spójrzmy sobie najpierw z punktu widzenia interwału dziennego na ten projekt, bo na D1 zauważymy, że to jest rynek, który zauważalnie spadł na przestrzeni maja i od tak naprawdę 19-20 maja obserwujemy jego konsolidację. Klasyczny trend horyzontalny, dolne ograniczenie stanowi wsparcie nieco ponad 6 centów, górne ograniczenie opór nieco ponad 10 centów. Jedno i drugie było testowane wielokrotnie, przy czym jeżeli uwzględnimy, że konsolidacja jest formą korekty, w tym przypadku po wcześniejszym ruchu spadkowym i weźmiemy pod uwagę, że rynek ma przynajmniej statystycznie większe prawdopodobieństwo na to, żeby z tej formacji wybić dołem, to należałoby przygotować się na możliwość spadku notowań Ravencoina nawet w okolice 4 centów. Ja mam techniczny poziom wsparcia w wysokości 3,9 centa, wyznaczony na podstawie wierzchołków z marca 2019 roku, później ta sama strefa była w maju 2019 testowana jako wsparcie, później w lipcu 2019 znowu i po wybiciu jako opór.
Po ostatnim wybiciu, które miało miejsce tak naprawdę w pierwszej połowie lutego bieżącego roku, ta strefa w dalszym ciągu nie doczekała się natomiast swojego retestu. Jest to oczywiście scenariusz taki, powiedziałbym, jeden z czarniejszych, zakładający kontynuację ruchu spadkowego. Warto przy tym spojrzeć sobie na notowania Ravencoina z punktu widzenia interwału 4-godzinowego, bo tam zauważymy, że wewnątrz tej szerszej konsolidacji, którą przed chwileczką wspomniałem, jesteśmy w stanie wyznaczyć też i linię tendencji spadkowej, która została notabene w ostatnich godzinach wybita, i dwa horyzontalne poziomy oporu. I teraz, mimo że linia tendencji spadkowej została wybita, to nie jest to dla nas jeszcze sygnał, ani żadna wskazówka mówiąca o tym, że rynek musi wrócić do wzrostów, dlatego że linię tendencji, czy pokonanie linii tendencji, pokonanie linii trendu może dawać informacje na temat zmiany nastawienia rynku w momencie, kiedy do wybicia tej linii dochodzi poprzez pojawienie się jakiegoś bardzo dynamicznego ruchu impulsywnego. Jeżeli linia tendencji zostaje pokonana tylko dlatego, że rynek utrzymuje się w fazie konsolidacji na względnie stabilnym poziomie i nie ma siły ani do wzrostów, ani do spadków, w związku z czym prędzej czy później taka linia tendencji zostanie pokonana, nie jest to dla nas żadnym sygnałem, żadną przesłanką, i w tym konkretnym przypadku zdecydowanie lepiej byłoby poczekać, jeżeli ktoś chciałby już pozycjonować się tutaj na wzrosty, zdecydowanie lepiej byłoby poczekać chyba aż notowania Ravencoina wybiją ponad obecnie testowany właściwie opór. Ja mam tutaj poziom, taką małą strefę między 0,077 a 0,078. Jest to strefa, która była testowana najpierw oczywiście już w czerwcu jako wsparcie dwukrotnie, później była testowana też jako opór i dopiero trwałe wybicie ponad ten pułap mogłoby nam otwierać drogę do dalszych wzrostów, przy czym nie byłyby to wzrosty z potencjalnym zasięgiem od razu ponad 10 centów, tylko najpierw mamy jeszcze opór w wysokości około 9 centów, u mnie na wykresie 0,091 i później 0,10225. To są strefy, na które zwracałbym uwagę, ewentualnie kolejny opór to jest 12 centów. Natomiast jeżeli już mówimy o tym, co widać na interwale 4-godzinowym, to nie można też wykluczyć takiego scenariusza, że cały ruch, który obserwujemy tak naprawdę już od 8 czerwca, jest swego rodzaju formą korekty po wcześniejszych spadkach. W związku z czym, jeżeli tylko opór ten obecnie testowany zostanie odrzucony i rynek wróci poniżej tej pokonanej niedawno linii tendencji spadkowej, można by oczekiwać kontynuacji spadków aż w okolice 6 centów, 0,061. Ja mam tak ten poziom wsparcia wyznaczony i na ten moment stawiałbym, że to jest scenariusz bazowy, czyli potencjalne spadki są scenariuszem bazowym, natomiast abyśmy mogli mówić o wzrostach, cierpliwie poczekałbym, aż rynek wybije ponad obecnie testowany opór. Dopiero to faktycznie można by uznać jako taką przesłankę za potencjalnymi wzrostami. Dopóki to się nie wydarzy, no to jednak jesteśmy w tendencji spadkowej. Idźmy dalej do kolejnego projektu Algorand, czyli Algo. Jeżeli chodzi o Algo, spójrzmy sobie najpierw na interwał dzienny, gdzie zauważymy, że wskutek niedawnych spadków, właściwie tych majowych spadków, doszło tutaj najpierw do pokonania linii tendencji wzrostowej. Ta wyprzedaż zatrzymała się w okolicy horyzontalnego poziomu w wysokości 70 centów. Jest to wsparcie wyznaczone na podstawie wierzchołków z połowy sierpnia 2020 roku. To tam pojawiła się reakcja popytowa i widzimy, że wskutek późniejszych wzrostów oczywiście doszło do retestu pokonanej wcześniej linii tendencji wzrostowej. Natomiast w ostatnim czasie te wzrosty zatrzymują się w okolicy stałego horyzontalnego poziomu mniej więcej $13 na interwale 4-godzinowym. Widzimy z kolei, że każde spadki zatrzymują się nieco wyżej, przez co jesteśmy w stanie wyznaczyć linię tendencji wzrostowej i całość tworzy nam formację prostokątnego trójkąta zwyżkującego. Oczywiście dolne ograniczenie linia tendencji wzrostowej, górne ograniczenie horyzontalny, poziom oporu w wysokości $1.13. Biorąc pod uwagę, że notowania Algo odbiły się niedawno od linii tendencji wzrostowej będącej dolnym ograniczeniem tej formacji, w najbliższym czasie moglibyśmy nawet oczekiwać kontynuacji wzrostów do górnego ograniczenia tej formacji, przy czym ten zasięg jest już stosunkowo nieduży, bo skoro teraz notowania Algo plasują się na poziomie 1,05, opór na poziomie 1,13, no to mamy raptem 8 centów potencjalnego ruchu wzrostowego. I teraz oczywiście, jak sobie spojrzymy na interwał dzienny, to zauważymy, że ten układ, który obserwujemy sobie od drugiej połowy maja, on przypomina formę korekty, formę rynkowego odreagowania, czyli teoretycznie mieliśmy spadki, to bardzo mocno przypomina formę korekty, co może zwiększać prawdopodobieństwo wybicia z niej dołem
i otwierać potencjał do dalszych spadków, czy to znowu w okolicy 70 centów, czy nawet do 38 centów. Teoretycznie tak, jak najbardziej to się zgadza. Jeżeli natomiast spojrzymy na interwał dzienny i weźmiemy pod uwagę, że tu tworzy się trójkąt, to warto jednak zwrócić uwagę na jeszcze jeden aspekt, a mianowicie na aspekt statystyczny. Dlatego, że formacje trójkątów są statystycznie formacjami neutralnymi technicznie. Oznacza to, że nie ma właściwie, tak jak powstaje konsolidacja, czyli trend horyzontalny, no to mówimy, że to jest forma korekty, czyli statystycznie rynek ma większe prawdopodobieństwo na wybicie w kierunku zgodnym z wcześniejszym impulsem. W przypadku trójkątów czegoś takiego po prostu nie ma. Prawdopodobieństwo na wybicie górą jest dokładnie takie same duże, jak prawdopodobieństwo na wybicie dołem. I jeżeli tworzy się trójkąt, to tak naprawdę należy uzbroić się w cierpliwość i poczekać do kierunkowego wybicia. Oczywiście to nie oznacza, że musimy czekać, aż trójkąt się wypełni. W tym przypadku przyszłoby nam czekać aż do końca czerwca, dlatego że z trójkątów, nie powiem, że zawsze, bo czasami one są wypełniane w całości, natomiast zdecydowanie częściej jednak z trójkątów rynek wybija wcześniej. Tak powiedziałbym, że między połową a dwiema trzecimi tej formacji, więc wydaje się, że to jest kwestia maksymalnie kilku najbliższych dni, prawdopodobnie notowania algo wybiją. Natomiast jakie scenariusze mogą być, jeżeli rynek wybije górą, a jakie, jeżeli rynek wybije dołem? Jeżeli rynek wybije górą, to oczekiwałbym większej dynamiki późniejszego ruchu wzrostowego, dlatego że w przypadku trójkątów prostokątnych można zaobserwować pewne różnice w tendencji późniejszych ruchów po wybiciu. Jeżeli rynek wybija poprzez pokonanie tego horyzontalnego ograniczenia, w tym przypadku jest to opór, który stanowi górną barierę tej formacji, to dynamika dalszego ruchu jest bardzo dynamiczna. Jeżeli z kolei rynek wybija poprzez pokonanie linii tendencji, czyli w tym przypadku mówimy o wybiciu dołem, wówczas dynamika późniejszego ruchu, tutaj spadkowego, będzie prawdopodobnie mniejsza niż gdyby rynek wybił dołem. Takie są pewne zależności. Jeżeli sobie powyznaczacie trójkąty u siebie na wykresach, gdzieś wsteczne trójkąty, to też z pewnością te zależności zauważycie, że pokonanie horyzontalnego oporu otwiera drogę faktycznie do bardziej dynamicznych ruchów, pokonanie linii tendencji nie jest aż takie dynamiczne, przy czym gdyby tutaj doszło do pokonania tego horyzontalnego poziomu, no to pierwszy opór byłby stosunkowo blisko, bo mówimy tutaj o linii tendencji wzrostowej, tej wyznaczanej z punktu widzenia interwału dziennego, natomiast kolejny opór mielibyśmy dopiero gdzieś w okolicy dolara i 27 centów, a to nie jest wcale tak blisko, bo to jest jednak kilkanaście centów ponad górnym ograniczeniem trójkąta. Gdyby z kolei miało dojść do wybicia dołem, to każdy z tych dołków, który stanowił nam formację trójkąta, mógłby być następnie przetestowany jako wsparcie. Więc o ile krótkoterminowo nie można wykluczyć, że wzrosty faktycznie będą tutaj kontynuowane, o tyle w perspektywie średnioterminowej jest to formacja technicznie neutralna, czyli najlepiej poczekać, aż rynek po prostu z trójkąta wybije. Przy czym do takiego wybicia być może będziemy musieli poczekać jeszcze nawet kilka dni. Idźmy dalej do kolejnego projektu, czyli do Zilliqa. Projekt, który porusza się w tendencji horyzontalnej, dolne ograniczenie stanowi wsparcie mniej więcej nieco poniżej 9 centów, górne ograniczenie stanowi taka strefa oporu gdzieś pomiędzy 14 a 15 centów. Górne ograniczenie zbiega się też z mierzeniem 38,2% korekty Fibonacciego z wcześniejszego impulsu spadkowego i to tam pojawiła się niedawno reakcja podażowa, później oczywiście mieliśmy spadki, notowania Zilliqi dotarły w rejon dolnego ograniczenia tej formacji, gdzie wczoraj pojawiła się bardzo ładna reakcja popytowa, wzrosty o niespełna 9%. Gdyby to wsparcie zostało odrzucone, to oczywiście można by oczekiwać, że kurs Zilliqi wróci właśnie w okolicy 14-15 centów, natomiast technicznie jest to konsolidacja. Były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki, były wzrosty, były spadki. Być może znowu będziemy mieli do czynienia ze wzrostami, bo oczywiście nie ma żadnych zależności, żadnych teorii wskazujących, jak długo rynek w konsolidacji może przebywać. Taka formacja może być kontynuowana kilka dni, a może być kontynuowana nawet kilka miesięcy i takie sytuacje też jednak na wykresie jesteśmy w stanie zaobserwować. Natomiast jeżeli uwzględnimy, że konsolidacje są formacjami korekcyjnymi, to w tym przypadku zwiększa się prawdopodobieństwo na ewentualne wybicie dołem. Mieliśmy oczywiście wcześniej spadki, w związku z czym jest to forma rynkowego odreagowania, a gdyby doszło tutaj do ewentualnego wybicia dołem, czyli zejścia poniżej 9 centów, no to należałoby przygotować się na możliwość spadku Zilliqi nawet w okolice 5,5
centa, tam mamy kolejny poziom wsparcia. Warto spojrzeć sobie na ten wykres też z punktu widzenia interwału tygodniowego, bo tam zauważymy, że to wsparcie w wysokości mniej więcej 5,5-5,4 centa, to jest poziom, który już w roku 2018, właściwie na początku 2018, najpierw był testowany jako opór, później tak naprawdę w czerwcu 2018 był testowany jako wsparcie i później jak został wybijany w ostatnim czasie tutaj, to też najpierw lokalny test jako opór, później bardzo fajny test jako wsparcie, więc to by mógł być kolejny ewentualny poziom wsparcia, natomiast krótkoterminowo nie można wykluczyć, że tu faktycznie jakieś wzrosty będą jeszcze kontynuowane, bo wczorajsza reakcja popytowa w okolicy wsparcia, będącego dolnym ograniczeniem tej konsolidacji, faktycznie daje powód do optymizmu, przynajmniej na te najbliższych kilka dni. Idźmy dalej do Ethereum Classic. Jeżeli chodzi o notowania Ethereum Classic, no to warto zwrócić uwagę, że mieliśmy tak naprawdę bardzo, bardzo dynamiczny ruch wzrostowy, natomiast i w maju, te dwa tygodnie majowe, bardzo silne spadki. Spadki, które dotarły w okolice $45. One oczywiście dotarły zdecydowanie niżej, natomiast korpusy wytrzymały barierę $45. Poziom, który był testowany jako opór w styczniu 2018 roku, on wyznaczał nam ówczesny ATH sprzed ponad 3 lat. Warto też na interwale dziennym zwrócić uwagę, że bariera $45 to jest poziom, który nawet w tym roku, w kwietniu, był bardzo ładnie przetestowany jako opór. Tam pojawiła się reakcja podażowa, później kilkudniowe spadki, jak został wybity, doszło do korekty i tu mieliśmy retest tego poziomu. Natomiast aktualnie notowania Ethereum Classic utrzymują się jednak dalej w tendencji spadkowej. Mamy oczywiście jakiś układ horyzontalny, jakąś taką małą konsolidację. Na interwale 4-godzinowym, już to nieco oddalam, żeby było bardziej czytelne, na interwale 4-godzinowym widzimy, że aktualnie notowania Ethereum Classic testują linię też lokalnej tendencji spadkowej. Ona nie została w dalszym ciągu jeszcze wybita, natomiast nawet gdyby została wybita, to zbyt wiele na rynku by oczywiście nie zmieniło, bo mieliśmy tak, mały ruch spadkowy, konsolidacja, wybicie dołem, czyli w kierunku zgodnym z wcześniejszym ruchem i znowu konsolidacja, więc nawet jeżeli notowania Ethereum Classic wybiją powyżej obecnie testowanej linii tendencji spadkowej, to potencjał do dalszych wzrostów będzie mocno ograniczony, bo moglibyśmy tutaj mówić o takim zasięgu do $62.5, $62.50, to jest najbliżej położony opór horyzontalny i tak naprawdę dopiero trwałe wybicie ponad tą strefę mogłoby nam otwierać drogę do dalszych wzrostów, czy to w okolicy 71.50, 83, 95, czy ewentualnie $115, taką mam siatkę oporów na tym rynku. Natomiast jeżeli uwzględnimy, że to jest znowu konsolidacja będąca formą korekty w tendencji spadkowej, to też nie można wykluczyć, że rynek wybije z niej dołem, a gdyby to się stało, no to notowanie Ethereum Classic mogłyby wrócić w rejon $45 i dopóki kurs ETC nie wybije ponad $62.50, to właśnie scenariusz spadkowy jest scenariuszem bazowym dla tego rynku. Dopiero trwałe wybicie ponad $62.50 zmieniałoby nam nastawienie rynku z prospadkowego aktualnie na ewentualnie prowzrostowe i otwierałoby drogę do wzrostu. Dopóki to się nie wydarzy, ten potencjał wzrostowy jest ograniczony maksymalnie do $62.50, natomiast nie można wykluczyć, że notowania ETC wrócą jeszcze sobie tutaj do spadków. Idźmy dalej do kolejnego projektu, czyli do notowań Wavesa. Jeżeli chodzi o notowania Wavesa, no to z punktu widzenia interwału 4-godzinowego widzimy, że to jest rynek, który utrzymuje się w trendzie horyzontalnym. Dolne ograniczenie stanowi wsparcie w wysokości $12.50. Górne ograniczenie stanowi opór w wysokości $17.50. Górne ograniczenie zbiega się też, może nie jakoś super precyzyjnie, ale jest stosunkowo blisko mierzenia 38,2% korekty Fibonacciego z tego wcześniejszego impulsu spadkowego. W związku z czym nawet gdyby wzrosty były kontynuowane, to ich zasięg ograniczyłbym właśnie do poziomu 17,50. Natomiast statystycznie mamy większe prawdopodobieństwo na to, że notowania Wavesa wybiją z tej formacji dołem, czyli rynek osunie się poniżej 12,50, co mogłoby otwierać drogę do dalszych spadków. Jeżeli chodzi z kolei o potencjalne zasięgi, dokąd te spadki mogłyby dotrzeć, to tu już warto zwrócić sobie uwagę na to, jak wygląda sytuacja z punktu widzenia interwału dziennego, bo na D1 zauważymy, że mamy kolejne wsparcia w wysokości $9 i ewentualnie dalej 4,80. Natomiast no, póki co zbyt wielu powodów do optymizmu tutaj nie mam. Szczególnie, że
Oczywiście, to jest czysto hipotetyczna, ale jednak tworzy nam się tutaj z punktu widzenia interwału dziennego czysto hipotetyczna na ten moment jeszcze prospadkowa formacja głowy z ramionami, dla której to mogło być lewe ramię, tu oczywiście mamy głowę i aktualna konsolidacja może wyznaczać prawe ramię. Oczywiście mówię, że jest to formacja hipotetyczna, dlatego że potwierdzenie powstania prospadkowej formacji głowy z ramionami następuje dopiero w momencie, kiedy rynek wybija linię szyi. W tym przypadku linię szyi stanowi wsparcie będące dolnym ograniczeniem naszej konsolidacji, czyli poziom $12.50 i dopiero zejście poniżej tego pułapu potwierdzałoby powstanie RGR-a i otwierało drogę do dalszych spadków. I na koniec spójrzmy sobie jeszcze na notowania BTT, czyli BitTorrent. Jeżeli chodzi o notowania BitTorrent, to z punktu widzenia interwału 4-godzinowego zauważymy, że mamy tutaj linię tendencji spadkowej. Ona co prawda nie jest aktualnie jeszcze testowana i mamy dwa bardzo fajne poziomy, na które warto zwracać uwagę. Pierwszy z tych poziomów to jest wsparcie w wysokości 0,0033, czyli tak naprawdę 0,3 centa. I drugi to jest opór wysokości 0,0038, czyli niespełna 0,4 centa. I tak naprawdę dopóki ten opór, który notabene zbiegałby się prawdopodobnie, gdyby doszło do jego testu, zbiegałby się z linią tendencji spadkowej. Dopóki ten opór nie zostanie trwale wybity i dopóki kurs BitTorrent nie znajdzie się powyżej tych 0,4 centa, to tak naprawdę scenariuszem bazowym może być tutaj scenariusz prospadkowy. Dopiero trwałe bicie górą powyżej tego oporu mogłoby nam otwierać drogę do ewentualnych wzrostów nawet w okolice 5 czy tam połowy centa, 0,0048 u mnie na wykresie i kolejny opór byłby na poziomie 0,00625 wyznaczony tutaj po tych trzech dołkach i tych dwóch lokalnych wierzchołkach. Natomiast na ten moment, póki jednak rynek utrzymuje się poniżej 0,4 centa, scenariuszem bazowym jest scenariusz spadkowy, oczywiście uwzględniający możliwość podbicia i wzrostów ponownego przetestowania tego pułapu. Jeżeli chodzi o projekty, które miałem przygotowane na dzisiaj, to by było oczywiście na tyle, więc jeżeli analizy Wam się podobały, to koniecznie zostawcie łapkę w górę dla zwiększenia zasięgu tego materiału. No i nie zapomnijcie w komentarzach dać nam znać, jakie projekty, jakie kryptowaluty mamy przeanalizować dla Was następnym razem. Ja przypominam, że słyszymy się w środę i w piątek jeszcze w tym tygodniu punktualnie o godzinie 10. Także trzymajcie się i do usłyszenia za 2 dni.